Patrz się na Bibi, ona to ma po prostu pełną chillera. Ja mówię, Bibi, idziemy na spacer. Halo, spacer! Spacer, spacer! Rozumiem, że nie wstajesz, tak? No dobra, w takim razie ja siadam do montażu, poczekam aż dziewczyny wstaną. Dzisiaj mamy niedzielę. Z planów dzisiaj nagrywam Get Rid of Me na TikToku. Mam dwie kampanie do zrobienia i wieczorem mamy koncert Gen Z. Kupiłam też ulubioną kawę mojej siostry, także niech dziewczyna się cieszy, jak wstanie. Boże, jestem taka dobra. Co się tak Bibi rozpadało? Prysznic masz? Myju robisz? Ja w tym roku nie wiem, czy że się polubiłam, ale na pewno zaakceptowałam deszcz. Tak się idzie, przyjemnie, jest cieplutko, deszczek sobie popada. No byle tylko całe wakacje nie padał deszcz, no wtedy będę już zła. Ale tak raz na jakiś czas przynajmniej podlewa kwiatki na balkonie i nie muszę tego robić. Ustawiamy, czy Ola już wstała z łóżka? Obstawiam, że nie. Wygrałam. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj naszło mnie, moi drodzy, na włoskie śniadanie. Także chcąc czy nie chcąc, nie wiem co Ola chce. Ola, dzisiaj jemy włoskie śniadanie! Zrobiłam takie dwie bagietki, pomidory malinowe. Włosko! No i Rejnia pije kawę. Nie przeszkadza ani muzyka, ani format. Mam genialny pomysł i specjalnie to nagrywam, ponieważ jeżeli ten film się nie pojawi, to tylko dlatego, że Ola tego nie chciała nagrać. Oglądamy film, śpiewamy piosenki, tańczymy, tak, maseczki. Ola, no i widzicie, ale Ola, zróbmy szałas. Nie. Jak ty chcesz zrobić szałas? I dlaczego? Ola, mamy dwie drabiny, mamy krzesła, statywy. Ola, byśmy zrobiły taki dowolony szałas ze światełkami. Nie. Ola, zróbmy to. Nie. Ola, nie spędzajmy każdej nocy tak samo. Serio, zróbmy to. I widzicie, tak to, moi drodzy, wygląda. Ja mam super pomysły, ale mam... No i patrzcie, jak oni wyglądają, no po prostu, no Ola, Bibi! No dziewczyny, zróbmy szałas! Ja wracam do Rzeszowa. Ola, no! Idź na studio, znajdź znajomych, idź pobiegać, lepiej trawy. No Ola, czemu nie możemy zrobić sister party? Sister night party. No przestań! No. Nie, nie wytrzymuję swoją matką. Prosimy! Zobie, widzimy się po kilku godzinach. Update, co udało się dzisiaj zrobić. Także nagrałam kampanię, zaraz... Właśnie nie wiem, czy ja muszę zdążyć zrobić zdjęcia do kolejnej kampanii. Mamy godzinę, żeby dojechać na koncert Gen Z. Nagrałam i dodałam wam TikToka z przepisem na tą panakotę. Zjadłyśmy tą panakotę. Ola nawet poszła gdzieś po truskawki, znalazła gdzieś w niedzielę jakieś stanowisko, także super. Przypadkowo zamknęłyśmy Bibi na klatce. My tak jemy i nagle nie ma Bibi. Nagle słyszymy delikatne dźwięki, do pokoju jej nie ma. Okazało się, że ją zamknęłam na klatce schodowej. Chciałabym naprawdę zobaczyć, co ona tam robiła. Ona nawet jakoś nie szczekała ani nic, po prostu siedziała. Dziwna sprawa, bo pierwszy raz ją zamknęłam na kilka minut, no. Szczęśliwy piesek, tak? Ty może chciałaś się tak wyciszyć, tak? Troszkę odizolować, troszkę spokój. No ile można wytrzymać z tymi dziewczynami, co nie? Masakra. Szybko wyszłyśmy, lecimy na ten koncert. Obie jesteśmy trochę bez życia, trochę zmęczone, głodne. Chyba pójdziemy na nocny market, bo tam jeszcze Oli nie było, bo Ola dzisiaj nie ma ochoty o dziwo na pizzę napoletańską, a ja o dziwo od dłuższego czasu mam ochotę, bo dawno nie jadłam. No, nie zdążyłam. Ola dba o środowisko i powstała wszystkie śmieci dookoła kosza. Jakichś obcych ludzi. Pięknie, Ola. Bądźcie jak Ola. New York City. Dobra, zdecydowałyśmy się nudno na pizzę, ale przynajmniej wzięłyśmy jakieś inne, bo ta jest z pesto pistacjowym, z karmelizowaną cebulką i pikantną, a ja wzięłam z grillowanym ananasem pikantną. O tak, vibe hawajskiej, I love hawajska. Widzowie, ja w tej chwili jestem w szoku, postawiał nam obiad, a Ola bilety na komunikację miejską, wow! I czemu się tak bardzo świecę? Okej, okay, wracamy. Ale w ogóle spoko. Nie, ty tam. Ty tam, no idź tam. Na 3-4, 3-4. Już. Halo. O nie, to tutaj. A to ja mieszkam w Warszawie. O co chodzi?
Tak pięknie. Dobrze. I łapiemy gwiazdki. Gdzie są gwiazdki? Bibi, łap gwiazdki. Ja też nie widzę gwiazdek, to po prostu w jej głowie. Śliczna. Śliczna. Mamy poniedziałek, godzina 8:00, zaczynamy. Mamy przepiękne słoneczko, ja dzień zaczynam od masażu, ponieważ muszę jeszcze zrealizować jedno zdjęcie do kampanii, zmontować kampanię, którą nagrałam wczoraj, wszystko przesłać. Zabieram się za montaż vloga. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się zakończyć tak do godziny 12:00. Ola jeszcze śpi, później się ogarniamy i zaczynamy nagrywki. Także dzisiaj poniedziałek od rana zorganizowany. Ej, to jest niesamowite, jak czas szybko ucieka. Ja dosłownie byłam przekonana, że wszystko to, co robiłam, sobie wysłałam maile i tak dalej, to była dosłownie godzina. Ja się patrzę, a już jest po 13:00. Po 13:00 i to wiecie, ja nie wchodziłam na telefon, żeby sobie, nie wiem, TikToki oglądać, tylko naprawdę robiłam te swoje rzeczy i kurde, naprawdę mega szybko ten czas uciekł. Ja myślałam, że o 13:00 to my już będziemy zaczynać nowy film nagrywać, który w ogóle nagrywamy gdzie indziej, więc musimy tam dojechać, więc już w ogóle nie ma szans, że my zdążymy na 14:00. Także wow. Ej, umyłam już kilka razy włosy i nadal ten kolor tak kurczę ładnie wygląda, bo wiecie, to jest toner, on się zazwyczaj gdzieś tam wypłukuje i tak dalej, a nadal bardzo fajnie te włoski wyglądają. Ja się biorę za catering i jeszcze jakieś drugie śniadanko sobie wziąłem, co ja mam na drugie śniadanie? I mam szarlotkę, aczkolwiek z jakimś kremem o aromacie trawy żubrowej. Okej, okay, ale szarlotka, Boże, cudownie. Oj, musimy zrobić kawę. W ogóle jest zajebiste jedzonko, w ogóle też fajnie, bo teraz mam ten catering z Ola, więc się dzieli mi ty... Jezu, ja nie umiem mówić. Chciałam przekazać, że teraz jest fajnie, że jest Ola, bo się też dzielimy jedzeniem, dzięki czemu możemy też sobie coś zjeść na mieście. Super, świetnie. Somebody to love me. Dzisiaj po prostu mamy mózgi na... Musiałam przerwać, bo Ola sika. Nie spuszczaj wody teraz, dobra? Także ja się ogarnęłam i lecimy nagrywać odcinek. Dzisiaj po prostu nam w ogóle... Bibi! Jak Ola... Ola sika, to po prostu pisze tą zabawką, no realia, klasyk. W każdym razie dzisiaj mamy burzę mózgu. Które białe? Takie białe stopki? Te, które stoją na mojej dekoracji ze świeczką, się zastanawiam, co one tam robią? No, serio. Dobra. Let's go, moi drodzy, idziemy nagrywać fajny odcinek, którego się nie mogę doczekać. Serio, bardzo chcę już go nagrać, także super. Trochę się nie wrobiłyśmy wcześniej, ale tam jest jeszcze się można pomalować. Oszczędność czasu, tak? Szybki makijaż w aucie. Skończony. Dobra widzowie, w końcu mam czas, żeby się do was odezwać, bo dzisiejszy dzień był w takim szybkim tempie. Jak widzieliście, nawet w Uberze robiłam częściowo mój makijaż, ale byłyśmy na tym evencie. Trochę tam spędziłyśmy czasu, ponieważ jakoś w domu byłyśmy, kurde, po 15:00. Ja od razu usiadłam, ogarnęłam materiały, to było kolejne 40 minut do godziny, jak to wszystko zaczęłam właśnie sobie wrzucać. No i teraz powinnam mieć lekarza, ale dostałam SMS-a, że w ogóle mam jakieś godzinne opóźnienie. No Julia, ale biegnij! Ja wyszłam od lekarza, zastanawiam się nad jedzeniem i mamy albo Max Burgers, ponieważ jest tutaj i ma bardzo fajny taras, jest blisko, albo zapiecek. Także albo burger, albo domowe jedzenie. Robiłyśmy koło Fortuny i też było na cienkiej granicy, niby delikatnie na Max Burgers, ale co my wolimy? Nie wiemy. Moi drodzy, tego chyba nikt się nie spodziewał, ale przyszłyśmy na barszczyk, na żurek. I zamówiłyśmy jeszcze pierogi, także dzisiaj polsko. To jest to, o co ci chodziło, bo Oli dzisiaj po prostu cały dzień chodził barszcz biały, a to jest żurek. Hej, Zoruś. Ja bardzo lubię tutaj ten barszcz z duszkami, także superancko. Pierwszy raz chciałam inne pierogi z zapiecku, bo wzięłyśmy ruskie z boczkiem, a nie same ruskie. Także Ola była prekursorem tego pomysłu, aby były smaczne. I w ogóle ta lemoniada jest tak wielka. A ty jesteś taka grzeczna. Taka grzeczna jestem, tak. Jak wyjdziesz z podłogi, jak wyjdziesz na podłogę, to przegrywasz, dobra? To jest nasz ring. Nie możesz z niego wyjść, okej? Okay? Piątka? Znamy zasady? Dobra. No i przegrałaś. 3, 4. Dobrze, że jutro jadę. Ja bym nie nadążę. Wystaw język, wystaw. Pomóż mi! Bibi, w końcu spokój, co nie? To my o godzinie po 2:00 w nocy po zabawie w czółka. Tymczasem Ola z psem. Słuchaj, możesz mi dać kartę z tego klienta, tak?
Okej, okay, patrz mi. Thank you. I ona patrzy na mnie jakby... Uwaga, witam was już w Rzeszowie. Właśnie byłam na paznokciach. Czekam na Olę, idziemy na zakupy, ale nie ma prądu tutaj. Okej. Tak, tak. Uczyniłam, moi drodzy, jakieś zakupy, całkiem udało mi się coś kupić i teraz jesteśmy na jedzeniu, wzięłyśmy sobie na wagę takie pyszności. A tu Arizona, tak przypadkowo, Ola kawa ze Starbucksa, nic się nie zmieniło. Próbujemy tego kurczaczka. Dobra. Tak się prezentują moje paznokcie. Są mega cute, takie niby delikatne, ale dużo się dzieje, dużo kolorków, błyszczące, piękne, wakacyjne. Manifestuje słońce, ponieważ dzisiaj mamy obrzydliwą pogodę. Kocham ryż. Nie przyjechałam wczoraj. Wczoraj przyjechałam? A, wczoraj na nas. No dobra, ale wczoraj miałyśmy taki cały dzień, także wczoraj była bardzo ładna pogoda. Była taka chillera, bo ja w ogóle zmęczyłam się trochę w Warszawie i przyjechałam sobie odpocząć. W ogóle dawno nie byłam w Rzeszowie, bo byłam ostatni raz na Wielkanoc. Także serio, trochę mi miesięcy nie było. I była taka przepiękna pogoda, także sobie chillowałam na tarasiku. Byłyśmy razem na basenie, a później się pogoda zepsuła, no i dzisiaj już jest taka szara bura. Aczkolwiek dzisiaj właśnie od rana byłam na paznokciach, robiłam live'a i tak dalej, chodzę do pomalowane. Zrobiłam zakupy, udało mi się całkiem coś kupić, teraz sobie jemy, powracamy do domu, ogarniamy się i wychodzimy sobie wieczorem na rynek. Pięknie pachnie popcornem, chciałyśmy iść do kina, ale jak widzimy, to tak... Jeżeli ktoś lubi horrory, proszę napiszcie do mnie, pójdziemy razem na horror, bo nic z mojego otoczenia nie lubi horrorów. Patrzmy się tak, no dzika banda, no tu jakiś ptaszek, tu te, no nie ma nic takiego. Wiesz, jak to ciekawie wygląda? Ale jak ciekawie, w ogóle nie wygląda ciekawie, już wszystko moim starym, ale ma jakiegoś ptaka. Horrory są najciekawsze i najzabawniejsze. Change my mind. Ej, ale możemy pójść na chórę, wyjść popór, a ty będziesz miała zamknięte oczy. Ekstra! Odejdź ma bardzo słabą ocenę. Bez urazy też ma bardzo słabe opinie, więc nie ma nic. Nie ma, ale to już od długiego czasu nie ma nic w kinie. Jakby było razem na obecności, to bym poszło. Albo Kraina Lodu 3. Dwa typy. No to chyba idziemy na gofra. Maraton horrorów, chodźmy kiedyś. Ola, ja zawsze chodziłam na antyhorrory. Ja, pójdźmy na maraton horrorów. No i w życiu. Idziemy na gofra, wracamy do domu, ogarniamy się i zobaczymy co. Idziemy na miasto. Tak! Mamy nasze gofry. Oh yeah!